Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że już dzisiaj będzie serwer testowy z polskimi czołgami. Także wieczorem spotykamy się na streamie. Bardzo Was proszę o zainstalowanie tego serwera, ponieważ zrobimy sobie sporo bitewek. Po, po, no wiadomo, że na serwerze testowym nie da się pograć jedynkami, dwójkami, trójkami, czwórkami, więc będziemy robić bitwy 15 na 15 żeby zobaczyć, jak w bitwie te czołgi się y, sprawują. Będą też normalne 15 na 15 Może nie dzisiaj od razu, ale w ciągu tygodnia. I weekendu na pewno. Na przykład porównamy sobie naszą dziesiątkę do dziesiątki powiedzmy radzieckiej albo niemieckiej, albo naszą ósemkę do ISA 3. Także sporo tego będzie. Cały weekend upłynie nam pod znakiem właśnie serwera testowego. Będzie na kanale monotematycznie, ponieważ tych materiałów prawdopodobnie pojawi się dużo i wszystkie będą dotyczyły no. Tego naszego drzewka, plus jeszcze dodatkowej zawartości, bo no właśnie, bo ten patch, który nadchodzi, wygląda mi na największy od czasów albo inaczej największy pomijając WOD 1.0. To, co wchodziło w wot 1.0. Myślałem, że to będzie tylko polskie drzewko, ale za jednym zamachem słuchajcie, będzie, będą misje osobiste, druga kampania. Y niestety tutaj jest łyżka dziekciu. Zaraz wam powiem dlaczego w tych misjach osobistych. One nie będą tak proste jak poprzednie. Dalej, polskie drzewko technologiczne to oczywistość. Nowe mapy, czyli Studianki i Mińsk oraz Pilzno w wersji HD. Przypominam, że Pilzno jest przerobione dokumentnie i ono prawdopodobnie jest powiększone jeszcze. Ulepszenia na mapach, niestety tylko niektórych, personalizacja czołgu 9 Tieru i poprawka dźwięku. I teraz, od czego by tutaj zacząć? Może od najważniejszego, czyli misje osobiste. Słuchajcie, moi drodzy. W misjach osobistych, gdzie ja to mam, tu jest ten film. Oczywiście możecie sobie obejrzeć film na kanale wotowskim, zawartość pacza, ale ja o misjach osobistych. Możemy wygrać trzy czołgi, oczywiście, te, które tutaj widzicie, już one są znane, ale do tej pory było tak, że były misje dla czołgów lekkich, dla ciężkich, dla niszczycieli i tak dalej, i tak dalej. Tym razem niestety jest podział troszeczkę inny. Dlaczego niestety? Otóż poprzednie misje osobiste, właściwie wystarczyło mieć jedno rozbudowane drzewko, żeby je wszystkie zrobić, prawda? Czyli ktoś lubił czołgi radzieckie, miał full. Poodkrywane drzewka radzieckie, więc sobie zrobił wszystkie te pojazdy, wszystkie misje osobiste, mógł zrobić. Tym razem WG jednak postanowiło popchnąć graczy do rozwoju innych nacji. Niestety, kiedyś już były takie zabiegi. Pamiętacie, jak trzeba było na jakiś czołg premium, nie wiem czy Super Pershinga, czy ISA 6, grać każdą nacją. No i teraz, niestety, zniknął podział. Zobaczcie, na rodzaje czołgów, a zaczął się podział na państwa. Niestety dla niektórych, jeżeli ktoś nie ma rozwijanych drzewek no tych najnowszych, no to sobie nagrabił niestety. Zobaczcie jakie są grupy yy, jeszcze tutaj to może The union, the and the To jest to. Więc tak to zostało podzielone. Na przykład ja nie lubię grać ani Rosjanami, ani Chińczykami, a się okazuje, że Union, czyli Unia Chińczyków i Rosjan to będzie jedna tutaj, jedna grupa. Notabene z odwołaniem do świata rzeczywistego dosyć niebezpieczna Unia by to była. Dalej jest tak zwany blok i blok to Niemcy i Japonia. Czyli druga grupa, y, którą trzeba będzie grać, to no niestety albo Niemcy, albo Japonia musicie mieć te czołgi. Dalej jest Alliance, czyli znaleźliśmy się, czyli Polska znalazła się w grupie ze Stanami Zjednoczonymi i UK. Y, bardzo mnie to cieszy, ponieważ ciężkimi czołgami to już polskimi się pewnie pogra, a na przykład z UK można wziąć zarówno artylerii jak i niszczyciele, jak ktoś lubi oczywiście takie niszczyciele, no czyli grupa bardzo uniwersalna, no i dalej mamy Coalition, czyli koalicja Francji, Czechosłowacji, Szwecji i Włoch. No, jeżeli ktoś z was nie rozwijał, na przykład tej grupy, nie ma czołgów francuskich, Czechosłowackich, szwedzkich i włoskich, no to ma porażkę tak naprawdę, no bo nie zrobi tego. Także to jest lipa, ale to nie koniec. Misje zostały zmienione w stopniu takim, że będą wymagały od nas więcej gry. Missions can to a pool. O, zatrzymujemy. To jest chyba pierwsza misja na pierwszy czołg. Przypominacie sobie, jak w misjach osobistych obecnych to wszystko było łatwe, prawda? Te pierwsze misje to się zaliczało. O tak po prostu, jak pstryknięcie palcami. Było ileś tam zrobić 500 pięć, obrażeń i coś tam jeszcze, już misja zaliczona z wyróżnieniem. Tutaj akurat to mi się nawet w miarę podoba, bo te misje długo się będą robiły i chyba o to Orgamingowi chodzi. Dostaliśmy misje bardzo złożone, na przykład zobaczcie, jak jest zbudowana pierwsza misja. Musimy zdobyć 15 tysięcy asysty. No, chyba jest oczywiste, że w jednej bitwie tego nie zdobędziemy. Znaczy, no, jest to możliwe, natomiast obudźmy się, <laughs> chyba tego się nie da. Więc 15 tysięcy asysty trzeba tutaj ten pasek zapełnić, jak widzicie, jest 0 na 15. Ale jeszcze oprócz tego jest dodatkowe zadanie, czyli przetrwaj bitwę i musimy przetrwać 5 bitew. Rozumiecie o co chodzi? Czyli tak naprawdę, minimum 5 bitew musimy rozegrać, żeby zaliczyć w ogóle pierwszą misję. Jest to dosyć długie, aż się boję, co będzie później. Natomiast jeżeli ktoś dużo gra, no to będzie mu to po prostu leciało, no bo przetrwaj bitwę, to to jest żaden tam jakiś super cel nie jest. Niemniej jednak wydłuża zrobienie pierwszej, pierwszej tej misji na 5 bitew. Nie da się krócej tego zrobić, prawda? Nawet jak w dwie bitwy tutaj będziecie mieli asysty 15 tysięcy, to i tak jeszcze trzy musicie zagrać, żeby. A przynajmniej ja to tak rozumiem, żeby to dalej było. I teraz puszczę wam term, dalej, bo jest Proszę bardzo, demecz dla lekkich czołgów 8000. No, też w jednej bitwie, kurka wodna, bardzo trudno byłoby to zrobić, prawda? Ale to nie koniec, bo nawet jak zrobicie ten damage 8000, no to mamy jeszcze 5 znowu 5 warunków dodatkowych, czyli zrób 2000 obrażeń. Niemieckim pojazdom. Przepraszam, nie niemieckim, tylko kurka, Wrogim, no, czyli niemieckim. No, wiadomo, że Niemcy to wrogowie. <gurka> Jaki skrót od razu. Także to też 5 razy po 2000, czyli już 5 bitew trzeba rozegrać, żeby drugą misję. No, przypominam, że tak naprawdę. Misje te początkowe, nie wiem, do piątej, może nawet do dziesiątej, to się robiło w jeden wieczór. Tutaj, no, nie zrobicie, chyba że nie wiem. Nocnik pod krzesło, gdzie <laughs> siedzieć i, i jedzenie z prawej, a nocnik pod dubskiem i, i, i w ten sposób. Tutaj jeszcze jest trzecia misja pokazana proszę bardzo. Znisz 15 pojazdów wroga. I tutaj znowu o co tu chodzi, przetrwaj 5 bitew, 5 razy przetrwaj bitwę. Także będzie to dosyć, dosyć, moi drodzy, trudne. No i jak widzicie, zaczynamy od szóstych tierów, a nie od czwartych, bo tutaj widać, że może być to ukończone czołgami Związku Radzieckiego oraz Chin, tierów od 6 do 10, czyli jeżeli macie piątki, Pierwszą kampanię mogliście spokojnie piątkami wykonać y, tą poprzednią, natomiast teraz już się nie da, bo od szóstek jest. No wydłużenie misji nawet mi się podoba, y, natomiast to, że nacjami nas uraczyli, po prostu tutaj takimi grupami nacji, no to już mi się trochę mniej podoba. No ale, ale dobra. Misje nowe osobiste na pewno z wielkim entuzjazmem będą przywitane. Przeze mnie również zresztą, bo lubię jak w grze jest coś takiego do zrobienia. Przypominam wam, że jeżeli ktoś nie wykonał misji poprzednich, tych zestawów, to nic straconego, ponieważ one nie przepadają. Cały czas będzie można wykonywać i jedne, i drugie. Tym się absolutnie nie należy martwić, że tutaj zaczniecie te nowe misje i te stare wam przepadną. Nic nie przepada, cały czas będzie dostępne i to, i to. Wybieracie sobie po prostu, którą misję robicie. Dobra, kolejna rzecz, która będzie. Polskich czołgów nie będę wam przedstawiał, bo jeszcze dzisiaj, jutro i pojutrze pewnie od groma materiałów, tak jak mówiłem, rzucę. Ale jeszcze mapki, dwie zupełnie nowe mapki, czyli Mińsk, znany wam ten, który wygląda tak. Przypominam, że jest to no podobno odwzorowane bardzo dobrze. Także tu się pewnie postarali troszeczkę. Mapka taka powiedzmy miejska, ale jak widzicie sporo otwartego terenu też jest. I i i jeszcze dalej mapka, która nas chyba bardziej interesuje. O, tak macie z góry. No, jest troszkę domków, rzeczywiście, tutaj jakiś przepychacz taki typowy. I tutaj chyba też. No i fajnie. Po środku podobno jest miejsce dla lightów. No nie wiem, jeżeli będą miały gdzie się schować, to pewnie tak. A jeżeli nie będą miały gdzie się schować, to obawiam się, że tutaj krzaków po brzegach tyle nastawiali, że te deki lighty mogą wykurzyć. No ale zobaczymy. No dalej jest mapka, na którą wszyscy czekamy. Mapka miała nazywać się Studianki, później miała nazywać się Polska po prostu, ale chyba wróciły Studianki. No i mapka Studianki rzeczywiście pojawi się teraz już w patchu. Wygląda bardzo fajnie moim zdaniem. Klimacik jest tam, już wam pokazywałem w ruchu tą mapeczkę, także całkiem, całkiem przyzwoita. Wydaje mi się, że powinno się fajnie grać. Mapka jest dosyć taka wypłaszczona, na szczęście nie ma tu górek jakichś potężnych, czego ja, jak wiecie, po prostu w World of Tanks nie lubię. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak się na niej będzie grało. Oprócz tego, jeszcze nie będę wam pokazywał, jest mapa pilzno-odświeżona, wyglądająca bajecznie wręcz. Mam nadzieję, że równie bajecznie będzie się grało. I troszeczkę mapki pozmieniane, takie jak lodowiec na przykład, no, wymagają, wymagają. Także słuchajcie, no, naprawdę potężny patch, potężna aktualizacja będzie ta następna, jeżeli nie okroją tego z jakichś dodatków czyli jeżeli to wszystko rzeczywiście wejdzie i misje, i nasze czołgi, i nowe mapy, i przerobione mapy no to kurka patch będzie przepotężny. Być może planują go wprowadzić na przykład od 1 września albo coś takiego. No i wtedy kurka wodna chcą zmusić nas, znaczy zmusić, zachęcić do tego, żebyśmy grali. Więcej, żeby ludzie po prostu wrócili po tym rozleniwieniu letnim. A jeżeli chodzi o lato, to mam nadzieję, że czujecie się lepiej niż ja, bo kurczę, te upały są naprawdę doskwierające bardzo. Nawet już myślę, czy by nie kupić sobie jakiegoś takiego um, schładzacza. Są takie na Allegro, widziałem szafeczki, które po prostu się włącza i. One schładzają, kurczę, powietrze. Naprawdę jest trudno, trudno wytrzymać. U mnie dom jest taki, że ściany się do tego stopnia nagrzewają, iż mimo to, że w czasie nocy temperatura spada, tam kurka nie wiem do ilu, 22 czy, czy iluś, to w środku w domu, mimo otwartych okien, ściany tak oddają ciepło do środka, że kurde obniża się temperatura o 1 stopień czyli w, w dzień jest 30 stopni około, 31, 32 to już max, natomiast w, w nocy obniża się o 1 stopień do 29. Tak miałem na przykład dzisiejszej nocy, kurczę, jak kładłem się spać było 30, a dzisiaj rano jak wstałem było 29. O, tragedia, ale moi drodzy, ja wolę takie upały niż... Mrozy, bo mrozy to przed mrozem ucieczki nie ma, a przed upałem. No jest, jest ucieczka. Nie wiem tylko, może ktoś użytkuje z Was taką klimatyzację, właśnie w formie szafeczki. To może powie, ile to prądu ciągnie. Bo kurka wodna by mi się na przyszłość coś takiego przydało jakieś takie tańsze, może bym kupił po kosztach. No i to sobie wstawił. Tylko nie wiem, jakie pomieszczenie jest to w stanie, że tak powiem. Wychłodzić chociaż tak o 2-3 stopnie. 3 stopnie to już było dla mnie rewelacja, naprawdę coś fantastycznego. No nie wiem, napiszcie ile to prądu ciągnie, jeżeli użytkujecie. No ja tu powierzchnię bym miał taką dosyć sporą, bo to trzy pomieszczenia są i nie ma drzwi. Nie mam w domu drzwi po prostu w środku, <laughs> więc musiałbym schłodzić te trzy pomieszczenia. Czyli w sumie. 60 metrów, <laughs> niestety. Dobra, kończę. O czym w ogóle ja nawijam? Spotykamy się na streamie dzisiaj, chętni, mile widziani, ponieważ no, pogramy sobie tymi polskimi czołgami i na nowych mapkach sobie pojedziemy. Filmiki ponagrywamy z nowych mapek, także będzie, będzie fajnie. Zapas wody mam kupiony. 5 literków powinno na dzisiaj wystarczyć. Pijcie dużo wody. Nie alkoholu, pamiętajcie, kurka wodna, nie alkohol, typu yy, jakieś drinki, koktajle alkoholowe. Co tam jeszcze? Piwo, wino, tylko wodę. Alkohol naprawdę odwadnia organizm, także nie pijcie. To tyle, żegnam się z wami. Do usłyszenia.